kiedy ty odzyskałaś dzieci? Bo mam takie wrażenie, że wyście się tak... Masz rację. No. No, kilka lat temu. To późno. 10 lat temu. Też późno. Nie. Ale czasami można nie odzyskać 5. ich wcale. Piąteczka. Zauważ, że ja byłam mężczyzną w domu i to ja musiałam trzymać wszystko na moich plecach i nie było żadnego pana, który przynosił pieniądze. Okay. Tylko jedyną osobą, która miała wszystko na głowie, byłam ja. I to nie jest tak, łatwe. Że ty jesteś po prostu dominatorem? Nie. Czy ty jesteś mentalnym facetem? Ja jestem jak... ja jestem jak taka japońska gejsza. Podaję kapcie, herbatkę, pieszczę, puszkiem. Znaczy Magda jest wyemancypowana, ale też potrafi być tradycjonalistką w takich relacjach z bliskimi, prawda? Ale przepraszam, że to powiem, a mnie się wydaje, Magda, że ty masz mentalnie penisa. Nigdzie. To jest najlepsza odpowiedź. Nigdzie. Nie, nie. Tadeusz. Proszę powiedzieć. Potwierdzam, że nie ma tego penisa. No. Nigdzie. Ja sobie naprawdę jestem najsłodszą kobietą na świecie, najbardziej poddaną, nigdy nie mówię nie i nigdy się nie kłócę. Naprawdę? Tak. Czyli ty jesteś tak jak ja w mediach jednak jakimś awatarem. Jesteś, no, że jest, prawda? Że jesteśmy trochę aktorami. Nie, my mamy podwójną osobowość.